Cześć, witajcie na kanale mtbxc.pl. Jest 22 grudnia, piątek. Ja się nazywam Tomek i zapraszam Was na kolejny odcinek programu cyklicznego. W Pruszkowie oczywiście właśnie trwa zjazd, nadzwyczajny zjazd delegatów w PZKOL-u i będą się tam ważyły pewnie losy przyszłości kolarstwa. Sobie go tutaj nawet na komputerze podglądam. Na razie możemy powiedzieć, że no jedyną pozytywną rzeczą, jaka jest, to jest taka, że na torze w Pruszkowie jest prąd. To już jakiś sukces. No zobaczymy, co tam dzisiaj delegaci uradzą, poradzą, zaradzą, czy będzie nowy prezes, czy będzie stary prezes. No, trochę się może pozmieniać, ale teraz nie o tym. O tym pewnie będziemy mówili po świętach, a dzisiaj zajmiemy się bieżącymi newsami. Pierwsza wiadomość, którą się dla Was przygotowałem, to jest taka, że do teamu Vibatech dołączył nowy sponsor, jest to firma Merx i teraz będzie się ten team nazywał Vibatech Merx 7R Continental Team, czyli będzie to team kontynentalny. I ciekawym newsem, który się dzisiaj pojawił albo wczoraj wieczorem, nie jestem pewien, jest taki, że do tego teamu dołączy Maciej Paterski. No to na pewno będzie solidne wzmocnienie dla teamu i no zobaczymy, może z tego być całkiem silna ekipa. Drugi news, który może być ciekawy dla wszystkich fanów kolarstwa, takich, którzy lubią sobie zaglądać czasami wstecz, w przeszłość, i to jest news taki, że gazeta Przekrój opublikowała swoje archiwum od bardzo dawna, chyba od 40 któregoś roku bodajże. No i tutaj w karcie i w opisie dam Wam link do wyszukiwarki, gdzie już będzie przygotowane wyszukiwanie pod słowo kolarstwo. Naprawdę można tam znaleźć wiele informacji na temat kolarstwa i zaskakująco wiele razy kolarstwo pojawiało się na jedynce w Przekroju, więc no to jest ciekawa informacja dla wszystkich, którzy lubią sobie poszperać, to przez święta będziecie mieli czas, żeby poszukać wielu ciekawych newsów. Ostatni news jest taki, o którym już wspominaliśmy wcześniej przy okazji tego, że Bike Marathon ogłosił, że będzie jeden dystans ultra. Później się okazało, że będzie to maraton ultra w Szklarskiej Porębie, a dzisiaj mamy już pełen kalendarz Bike Marathonu i wiemy też, że będzie 11 edycji, a ostatnią z nich będzie Bike Marathon w Sobótce, który będzie także połączony. Będzie to impreza dwudniowa, będzie też tam wyścig szosowy. Także Bike Marathon 11 edycji, tutaj Wam gdzieś pokażę pełną listę tych edycji i zakończenie będzie w Sobótce. Będzie też trasa po Ślęży, więc no ciekawe tereny, zobaczymy co tam przygotuje Maciej Grabek ze swoją ekipą. Na dzisiaj to wszystko, trzy newsy za nami plus ten news PZKOL-owski. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, no i przed świętami się już nie będziemy widzieli, więc wesołych świąt dla wszystkich, spokoju, szczęścia i ukończenia Festive 500. Do zobaczenia po świętach.